Kolekcjonuję słowa takie jak przekór, modła, prążnica, niwecz, wspak. Między tym, co jest na wspak, a tym, co jest normalnie, wytwarza się pewne napięcie. Takie samo napięcie, jak między wszystkimi innymi opozycjami, na przykład wklęsłe i wypukłe. Takie napięcie panowało nawet w moim raju. W małej wiosce panował tam ład, choć były też nieszczęścia, choroby i śmierć. Dom stał przy drodze burkowanej kocimi łbami. Z jednej jej strony było miasteczko, a z drugiej nieznana mi dala. Tam, gdzie stał dom, drogę burkowaną przecinała droga polna. Z jednej jej strony zawsze świeciło słońce i wiał wiatr. A kolejne wzniesienia ukazywały zmieniające się kolory upraw. W drugą stronę droga prowadziła na moczydło. Tam słońce nie świeciło wcale, a wiatr wiał tylko po to, by wierzby mogły być płaczące. Miasteczko to był dla mnie kolorowy balonik. I cmentarz. Nieznana dal to było wszystko to, czego nie było w miasteczku i koło domu. Pola to była obfitość, a moczydło nieco straszyło. Czas płynął bardzo powoli. Potem już nigdy czas nie płynął równie wolno. A ostatnio popłynął tak szybko, że wszystko poprzewracał.
stoję tu teraz przy moim warsztacie i próbuję odtworzyć ład, który być może przewróci raj. Krzyżuję i rozpościeram dwie drogi. Stawiam zarys domu. W lewo nieznana dal, tu nie zmieniło się nic. W prawo przeszłość, wezmę stamtąd kolorowy balonik. Naprężając drewno, umieszczę kolorowy balonik wewnątrz kija. Kij stanowi część domu. Obudowuję jego ściany. Dodaję struny. Mogę na nim grać. Dom może zapełnić się muzyką. Potrzeba mi wiele takich instrumentów do ustawienia przy drogach, które prowadzą w różne strony. Ustawiam je jak kamienie przydrożne. W mojej pracowni gromadzę rzeźby. Przedmioty, które mają sens lub które miały tylko sens. Stycznia 2001 roku czytam w mych zapiskach. Dziś znów udało mi się nie zrobić zawali drogi. Marzenie, by przezwyciężyć opozycję, jest oczywiście utopią. Ale czy instrument muzyczny to jest jeszcze przedmiot? Za każdym razem, gdy ktoś na nim zagra, nabiera nowego sensu.